Opisując topografię Atlantydy, Platon użył dużej liczby różnych słów. Niektórzy widzą w nich poszlaki. Sebastian. Michael, nieżyjący już brat Sebastiana Hübnera, stworzył program komputerowy, który miał określić lokalizację Atlantydy na podstawie analizy tekstu. Sebastian pomagał bratu w pracy. Uważał, że ona istniała. Jest kraj będący źródłem wszystkich danych, które Platon wykorzystał do stworzenia swojego mitu. Dla niego nie była to baśń, lecz sposób przekazania ludziom informacji. Opisy były dość dokładne. Mój brat opracował skomplikowaną metodę analizy tekstów w celu określenia hipotetycznej lokalizacji kraju, na którym wzorował się Platon. Powiedz, na czym polegała. W tekście możemy znaleźć opisy szczegółów topografii i zasilić nimi algorytm, który wyszukuje takie miejsca na mapie Ziemi. Na tej podstawie można wyliczyć prawdopodobieństwo, że Platon miał na myśli ten, a nie inny kraj. Pokażesz mi, jak działa ten program? Na liście jest 51 szczegółów. Platon wymienia 51 bardzo konkretnych cech krajobrazu. Wysokie góry na północy, liczne stada słoni. Hübner chciał dopasować je wszystkie do jakiejś konkretnej lokalizacji. Zakładał, że Platon wzorował się na jednym, a nie na kilku miejscach. Czy ktoś mógł widzieć słonie na północno-zachodnim wybrzeżu Afryki? Tak. Na Azorach? Raczej nie. Zwróć uwagę, że wybrane miejsca są zaznaczone na zielono. Co się stanie, kiedy zaznaczysz wszystkie szczegóły? Program wskazuje jeden konkretny obszar o wymiarach 200 na 200 kilometrów. Nie mogło chodzić o żadne inne miejsce. Rachunek prawdopodobieństwa potwierdza. Szanse, że to zbieg okoliczności, wynoszą 1 do 10 milionów. A więc wynik jest pewny.